niestety nie odpłynie w tym momencie. Pani musiała podziękować wszystkim zainteresowanym. Zarąbista sprawa. Tu jest jedna z takich kas biletowych. Perfidnie pływać tutaj pewnie nie można, ale słuchajcie kochani, mam dla was niesamowitą informację. Siemaneczko, witajcie na zdrowym zoncie. Dzisiaj witamy was tutaj prosto z podmostu, podmostu w Mikołajkach. Jesteśmy w Mikołajkach, dojechaliśmy sobie na kemping Wagabunda. Jeżeli nie zorientowaliście się albo nie wiedzieliście po ostatnim filmie, gdzie dojechaliśmy, to są to Mikołajki. Jedno z takich bardziej, wydaje mi się, znanych kurortów, takich mazurskich kurortów, gdzie tutaj po prostu jest cała masa tych żaglówek, gigantyczne portowe miasteczko, znaczy miasteczko małe, ale bardzo portowe. Bardzo dużo tych różnych jachtów, motorówek. Troszkę restauracji i innych takich turystycznych, ciekawych miejscóweczek i dzisiaj sobie tutaj na takim placu jesteśmy. Gdzie mogliśmy sobie wejść z psem, ponieważ jest taka plaża miejska kawałek dalej, pokażę ją wam na którymś z filmów, na którą no niestety był zakaz wejścia z psami. Tutaj również taki znaczek odstraszający był, zrobię tutaj przybitkę, po którym można było stwierdzić, że też nie można z tym pieskiem sobie tutaj wejść, ale się okazuje, że to było tylko informacja posprzątaj po swoim psie, a to jest chyba normalne dla posiadaczy swoich pupili, którzy dbają o siebie i naszą tutaj naturę wkoło nas, więc tak to wygląda, kochani, zobaczcie sobie. Miejscóweczka pierwsza klasa. Nad samą wodą tutaj jest taki, można powiedzieć, taka ławeczka wzdłuż tutaj, gdzie można sobie usiąść, może nawet zeskoczyć do tej wody. Nie widziałem nigdzie zakazu kąpieli, więc no perfidnie pływać tutaj pewnie nie można, ale tak troszkę zamoczyć sobie nóżki czy coś, jak najbardziej. Dzisiaj, słuchajcie, mamy niedzielę, słoneczną niedzielę. O, tutaj w ogóle przy wodzie jakiś taki bar, chyba można sobie, tak mi się wydaje, na jakieś piwko tutaj cupnąć. No miejscóweczka bardzo fajna. W słoneczną niedzielę jest tutaj no naprawdę mocarnie, gęsto, a nie ma co się dziwić, bo tutaj po prostu to jezioro mikołajskie ma możliwość wypłynięcia na śniadrwy. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, to tak sobie zaczęliśmy tutaj relaksikiem. Po wyjściu z przyczepy, po śniadaniu, po prostu postanowiliśmy sobie tutaj posiedzieć właśnie nad wodą, porelaksować się trochę, skorzystać z tej pięknej pogody, bo jutro już ma być deszczowo, więc trzeba korzystać, jakby nie było. A na tym filmie chcieliśmy was zabrać, w związku z tym, że jest jeszcze bardzo fajna pogoda, na taki rejs takim statkiem wycieczkowym właśnie na jezioro Śniadrwy. Śniadrwy? Śniadrwy? Śniadrwy. Trudna nazwa, ale... Będziemy chcieli popłynąć sobie w taki rejs i pokazać wam, jak to wygląda. Przebiegłaś? Blecia, gdzie tam byłaś? Chodź tu, chodź. Do wody? No to hops. Pies w szuwarach. Słuchajcie kochani, mam dla was niesamowitą informację, a mianowicie korzystając z tej pięknej chwili chciałbym wam powiedzieć i zaprosić was bardzo serdecznie na zakupy. Otworzyliśmy sklep, sklep internetowy, oczywiście nazywa się www.zdrowyzont.pl, możecie wbijać śmiało link w opisie. Zapraszam was do zakupów iście ekologicznych środków czystości, tylko i wyłącznie ekologia, która bije tutaj w naszym serduchu już od dłuższego czasu, nie powiem, że od zawsze, bo w sumie to taka świadomość ekologiczna musiała trochę u nas urosnąć, tak, w tej świadomości pewne rzeczy,
kontakt z naturą i jest to taka forma wsparcia dla nas, tak sobie wymyśliłem, że chciałbym w takiej formie barteru wymienić się z Wami Wasze pieniążki za nasze produkty, produkty ekologiczne, tak jak wspominałem, niektóre są również brandowane naszym logotypem, przepięknym logotypem, tutaj pozdrowienia dla Pani Magdy, która wykonała to logo, grafikę, no niesamowita sprawa, ale nie o tym tutaj. Wbijajcie na sklep, wspieracie nas w ten sposób, dzięki temu będziemy mogli więcej podróżować, tak mam nadzieję, więcej Wam pokazać i wszyscy będą zadowoleni. Nie chciałem korzystać z Patronite'ów, ani innych tego typu rodzajów wsparcia dla twórcy internetowego, jakim no myślę, że już troszkę pomału zaczynam być. Tutaj w międzyczasie zaprezentuję Wam szereg wszystkich naszych tutaj produktów, które możecie nabyć na naszym sklepie. Myślę, że będziecie zadowoleni. My jesteśmy już od dawna, korzystamy z wielu tego typu rodzaju produktów, także www.zdrowyzond.pl. Zapraszam. Słuchajcie, był blok reklamowy, a teraz tutaj taka polecajka. Przy samym wejściu tutaj na ten plac, tam za tymi krzaczkami, jest takie miejsce, lody, gofry, inne cuda. Zażyczyliśmy sobie kaweczkę mrożoną, czyli kawa z lodami, lody waniliowe. No, bardzo smaczna rzecz. Zarąbista sprawa. No, dwa takie kubeczki kosztowały 26 zł, 13 zł za sztukę. No i słuchajcie, po krótkim relaksie, który był z tamtej strony, przeszliśmy mostem na drugą bańkę. Idziemy do naleśnikarni sobie coś zjeść. Lemoniada w naleśnikarni wjeżdża. No i jedzonko wjechało. Wzięliśmy sobie na wytrawnię naleśnika ze szpinakiem, fetą, suszone pomidory i tak dalej, i do tego oczywiście z truskaweczkami i mascarpone, naleśniczek na słodko deserowe. Jesteśmy tutaj w naleśnikarni, która się nazywa Na Hamaku. Hamaków żadnych nie widziałem, ale te tutaj fotele, takie wiszące kosze, jak najbardziej są i można sobie pochillować. Słuchajcie, naleśnior ze szpinakiem wciągnięty, mega smaczny. Sosik czosnkowy do tego wleciał, też bardzo dobry. I teraz deser. Jak oceniasz naleśnika z mascarpone? Spoko, nie za słodki właśnie taki jest. Dobry taki, nie za słodki. Słuchajcie, no my po obiadku troszkę pobyczyliśmy się, odpoczęliśmy, pooglądaliśmy YouTubki, czyli dokładnie to, co Wy teraz robicie, patrząc na nas. I zmierzamy na ten obiecany rejs, także zmierzamy w kierunku przystani. Wykupimy sobie taką wycieczkę. Wczoraj pytaliśmy, możemy z pieskiem, dla wszystkich psiarzy informacja. Bynajmniej z takim małym pani powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu. Podejrzewam, że z większym też byśmy się dogadali. Więc zmierzamy tam. Rejs na śniardwy, ale to trudne słowo dla mnie, chociaż wiem, jak się mówi śniardwy. To czas około godzinki i koszt 35 zł, chyba że wybierzemy inną łajbę, na przykład Perłę Mazur, którą pewnie by było zdecydowanie drożej. Ale to się okaże już na miejscu w porcie. My wybieramy się na ten rejs na godzinę 18.30. Jest to ostatni rejs w ciągu dnia. Latem te rejsy odbywają się trochę później, żeby zachód słońca zahaczyć na takim rejsie właśnie, na tym jeziorku. I wiele różnych takich wycieczek jest. Wrzucę Wam taką przebitkę z kasy biletowej, jednej z wielu kas biletowych, dokąd, jak, w jakich godzinach się odbywają te rejsy. Tu jest jedna z takich kas biletowych. No, tych rejsów jest całkiem dużo, a my wybieramy się właśnie na śniardy, na godzinny rejsik, taki elegancki, szybki i mam nadzieję piękny, o ile zdążymy, i również przy takim już chylącym się ku zachodowi słoneczku. Z całą pewnością ta motorówka zagłusza teraz, ale z tej wieży gra hejnał. W
widzę nawet ludka tam grającego. Czyli mamy punkt 18, od o 18 godzinie można usłyszeć Hey Now w Mikołajkach. Pan coś nakręca? Proszę, tak. Pan coś nakręca na YouTubie? Będzie. Zdrowy ząd. Powinno być śniardwy. No i słuchajcie, łajba, którą mieliśmy płynąć, czyli tutaj, nazywająca się Farej 2. Niestety nie odpłynie w tym momencie, pani musiała podziękować wszystkim zainteresowanym ze względu na to, że po prostu mają tutaj panowie awarię i powinni ją do jutra rozwiązać. Inny statek, taki, który przed chwilą widzieliście, też przed chwilą odpłynął. My się na niego nie zdążyliśmy załapać. Gdybyśmy wiedzieli, to po prostu byśmy tą furmankę wodną zmienili. Ale no, jest jak jest. Trzeba panom pozwolić działać, remont przeprowadzić, aby to była jakaś prosta usterka, możliwie szybka do wyeliminowania. Także ten film zakończymy w tym miejscu i co, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco i do zobaczenia na kolejnym. Hej! I jeszcze chciałbym wam tutaj powiedzieć, że już po raz kolejny na tym wyjeździe życie pisze swój własny scenariusz. My możemy sobie planować i jest takie powiedzenie, że jeżeli chcemy rozśmieszyć Boga, to powiedzmy mu o swoich planach. I właśnie na pewno ma niezły ubaw. Także tyle z ciekawostek.